Czy wolno fotografować śmierć? Prawdziwą? Jeżeli to jest film dokumentalny? Jak człowiek naprawdę umiera, to czy nie ma prawa do intymności? Czy nie ma prawa do przeżycia tego według jakichś własnych, wewnętrznych zasad, czy wewnętrznej drogi, którą się porusza? Było coś ciekawego? Bo ja wiem, że to takie ciekawe. Jak jechałem do was, to mnie zatrzymało dwoje takich staruszków, siedli do samochodu, żeby ich podwieźć kawałek. Ja mówię, jak to zawsze się mówi do niej, dobrze, że wczoraj padało, będzie lepiej rosło. Ona mówi, proszę pana, to w ogóle nie od nas zależy. Taka babcia, to wszystko zależy od Pana Boga. Jak Pan Bóg da rozkaz, żeby padało, to będzie padało. Jak Pan Bóg da rozkaz, żeby było sucho, to będzie sucho. To wszystkie rozkazy, proszę pana, tam zapadają. A dla ciebie? Wszystko zależy od przypadku? Nie, wcale nie. Nie, wszystko zależy od sumy kilku rzeczy na raz. Od naszej woli, na pewno. Od jakiegoś rodzaju przeznaczenia czy losu, który gdzieś tam nami kieruje, ale mamy wolę, żeby je trochę zmienić. I od przypadku niewiele zależy. Od przypadku raczej zależy to, jaką drogą idziemy, niż kim jesteśmy. Dużo bardziej. Kilka rzeczy. Znaczy, ja w ogóle myślę, że jest tak i że naprawdę tak jest, że jak mamy zamiar opowiadać jakiekolwiek historie, wszystko jedno, czy pisząc je, czy je robiąc filmy o nich, wszystko jedno co, to po prostu, żeby móc je opowiadać, czyli żeby móc już zrozumieć życie naszych bohaterów, czy też w ogóle naszych bohaterów, kim są, to musimy najpierw dokładnie zrozumieć, kim sami jesteśmy i skąd się sami wzięliśmy w ogóle. W ogóle skąd się wzięliśmy tutaj, dzisiaj. Różne przypadki ludziom powodują zmianę życia. Zupełnie, no bo może być przypadek taki, że ktoś straci nogę. No. Może być. Albo oko. Może być, ale to cały czas ci powtarzam, jak straci nogę albo oko, czy rękę, o ręku i oku, żeśmy ostatnio rozmawiali, to jest tak, że ten przypadek zmienia ci, może ci zmienić tym, kim jesteś, ponieważ jesteś już człowiekiem bez ręki albo bez oka. Natomiast nie zmienia cię tym, jakim jesteś. Ponieważ jeżeli jesteś skurwysynem, to jesteś po prostu skurwysynem bez oka. Jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, czy też porządnym człowiekiem, czy człowiekiem z dobrym sercem, to jesteś po prostu dobrym czy porządnym człowiekiem bez oka. I nic więcej, to się nie zmienia. Ja mam dobrą jedną bardzo cechę charakteru, która polega na tym, że jestem pesymistą. Wobec tego wszystko sobie wyobrażam jak najgorzej. Wszystko. Przyszłość to jest w ogóle dla mnie, wiesz, taka czarna dziura tak naprawdę. Jeżeli się w ogóle czegokolwiek boję, mówiliśmy już o strachu kiedyś, to boję się przyszłości po prostu. Tego się boję. Miejsce, w którym jestem, to jest moje miejsce troszeczkę lepsze od tego, które mi się należy. Dostałem troszeczkę lepsze miejsce od życia. Że siedzę w lepszym rzędzie, niż tak naprawdę na to zasługuję. Było coś ciekawego? No, śniło mi się coś, znowu mi się śniło, że latałem. Wystartowałem gdzieś spod takiej wieży, podniosłem się i normalnie sobie leciałem aż do drzewa. Takie drzewo jakieś było w okolicy. Ale to jest 10 filmów zrobionych dla telewizji, z których każdy w jakiś sposób mniej lub bardziej luźny koresponduje z kolejnymi przykazaniami. Tak nam się wydawało wtedy gdzieś w 83-84 roku, kiedy to pisaliśmy, że może warto przypomnieć tych 10 nieźle sformułowanych zdań. Bóg jest.
bardzo proste, jeżeli się wierzy. A ty wierzysz, że Bóg jest? Tak. No kim on jest? Jak byłem mały, pamiętam bardzo dobrze swoją pierwszą spowiedź i swoją pierwszą komunię. Myślę, że było tym coś bardzo poruszającego i coś bardzo oczyszczającego. Przypuszczam, że to się bierze z naiwności. Znaczy z naiwności dziecka, którym wtedy byłem. Miałem z 8 lat, albo może z 6 nawet. I prawdę mówiąc, ta naiwność jest czymś bardzo dobrym. Jeżeli można bez żadnych dodatkowych myśli i dodatkowych zobowiązań być blisko czegoś, w co się wierzy. Ja znam bardzo dużo ludzi, którzy są szczęśliwi, że wierzą w Boga. Tu musi być jakiś punkt odniesienia. To znaczy, myślę, że musi być coś takiego, do czego możemy się odwołać. Co jest jakimś ostatecznym kryterium dla wszystkiego, co robimy. To jest, jeżeli Bóg jest, to prawdopodobnie jest czymś takim. Ja mam takie wrażenie, że ja mam dobre kontakty z Panem Bogiem. To znaczy takie kontakty osobiste, bardzo, bardzo osobiste, bardzo prywatne, bardzo własne. Proszę Go o to, żeby coś się ułożyło. Proszę Go o to, żeby tak, a nie inaczej potoczyły się jakieś wydarzenia. Proszę Go o to, żeby dał mi to, czego akurat potrzebuję. To przeważnie dotyczy zresztą sfery umysłowej, znaczy żeby dał mi jakąś jasność, albo sfery uczuciowej. To znaczy, żeby dał mi jakieś uczucie, którym jest konieczne, wydaje mi się, koniecznie wydaje mi się w tej chwili potrzebne. Proszę. Inna sprawa, czy daje. Raz tak, raz nie. Wierzysz w to, że ludzie, którzy tutaj w tym życiu źle postępują, to może ich spotkać jakaś kara za to w przyszłym świecie? No to trzeba by zacząć od pytania, czy w ogóle przyszły świat istnieje. Myślę, że to jest piękna tajemnica. Piękna tajemnica, której nigdy nie wyjaśnimy. I bardzo dobrze, że ona została tajemnicą. Vous vous trompez. Sur quoi? Sur tout. Vous vous trompez sur tout. Les gens ne sont pas mauvais, ce n'est pas vrai. Si. Peut-être parfois ils n'ont pas la force, mais... Ce garçon qui a découvert que son père n'était pas son père, c'était votre petit ami ou votre frère? Mon frère. Quel âge a-t-il? 16 ans. Il se pique depuis longtemps? Comment vous savez? C'était pas bien difficile à deviner. Założona w tym filmie jest właśnie wielość interpretacji. To między innymi różni ten film od innych filmów. Ale masz jedną swoją własną, czy...? Nie, ja dopuszczam każdą. Właśnie na tym polega w jakimś stopniu mój sposób, no. Że gromadzę pewną ilość możliwości interpretacji i następnie daję ją widzowi i mówię, wybierz sobie. Zobacz, co wolisz. Wyjechałeś na zachód robić filmy. I wtedy nasze kontakty się trochę urwały. Czego ci najbardziej brakowało za granicą? Niezależnie od tego, czy robisz film, czy nie robisz filmu, to ja przynajmniej na zachodzie, czy za granicą w ogóle, gdziekolwiek bym nie był, zawsze się czuję obco. I zawsze się czuję źle. I zawsze, prawdę mówiąc, jak najszybciej chcę wracać do domu. A szczególnie nie lubisz Ameryki. Dlaczego? W Ameryce jest to, co przynajmniej mnie, to, znaczy mnie to nie odpowiada, to jest takie gadanie o niczym z dobrym, zdecydowanie dobrym lub nawet bardzo dobrym samopoczuciem. Jak na przykład spotykam mojego agenta amerykańskiego i pytam go się, jak się masz, to on zawsze mówi, I'm extremely well. On już nie może być
okej. On już nie może być well. On musi być extremely well. A tymczasem ja na przykład nie jestem extremely well. I nawet w ogóle nie jestem well. Ja po prostu jestem, po angielsku mówiąc, so-so. Akurat teraz jesteśmy w fazie kryzysu kultury z całą pewnością. I w fazie rozróżniania wartości. Jesteśmy w takiej fazie na pewno. Ale ponieważ jesteśmy w tej fazie dość dramatycznie, wobec tego z natury rzeczy ludzie będą szukać. I znajdą prawdopodobnie. Nawet jeżeli nie znajdą, to będą szukać na tyle wyraziście, że to zmieni ich stosunek do życia. No to przyznajesz, że jest kryzys kultury. Ale przecież nigdy nie mówiłem, że nie ma. Wręcz odwrotnie. Ja chętnie przyznaję, że jest kryzys wszystkiego, ponieważ jest. Ale to wcale nie oznacza, że świat się kończy. No ale jest kryzys wszystkiego. No to co? No to świat się kończy. No to proszę bardzo, no. To sobie tak mów, no. Ja ci mówię, co ja myślę. No to nie, no kryzys wszystkiego, a jednocześnie wszystko jest dobrze. Nie. Kryzys wszystkiego to oznacza, że świat się znalazł gdzieś w tej sinusoidzie, w dolnej partii tej sinusoidy. I teraz z natury rzeczy musi się odbić i znowu się odrobinkę podnieść. Po to, żeby za chwileczkę spaść. No a co jest najważniejsze, żeby się to ułożyło? Nie pytaj mnie, bo wiesz, jakbym wiedział, co, jak na to pytanie odpowiedzieć, to bym w ogóle nie siedział tutaj przy jakimś idiotycznym kominku, rozumiesz? Tylko bym siedział w fotelu prezydenta i prezydentował, wszystkim mówił, jak trzeba, co trzeba robić, żeby było dobrze. Ja nie wiem, skąd ja mogę wiedzieć. To w ogóle nie jest mój zawód, żeby wiedzieć. Mój zawód jest taki, żeby nie wiedzieć. No i co będziesz robił teraz w życiu? No nic, na razie siedzę na krzesełku albo na ławeczce. Mogę się wyspać porządnie. Jak się kąpię, to już się kąpię rano. I się kąpię po to, żeby żyć, a nie po to, żeby robić filmy. To jest bardzo przyjemne uczucie. No a tak na co dzień? Na co ty mówisz, że ja scenariusz to piszę w niedzielę? Mów o tej ławeczce, no. Jakiej ławeczce? Powiedz, że to siedzę sobie na ławeczce. A ja sobie nie siedzę na żadnej ławeczce, tak mi się powiedziało. No kurwa, ale z zegarkiem ci się powiedziało, no. Nie mam żadnej, ja nie mam żadnej ławeczki. Powiedz o kąpieli, no. O jakiej znowu kąpieli?